Głównie w tkactwie wykorzystuje się tutaj wełnę z owiec, lam i z alpak. No ja alpaki znałam tylko ze zdjęć i nie wiem, czemu mam takie śmieszne skojarzenie. Tak jak kręte są drogi na tych pagórkach i ten znak drogowy, który zahacza o 180 stopni, tak samo alpaka co chwilę przekręca głowę o te 180 stopni i ciągle sprawdza, czy coś się w niej wydarzyło z tyłu. Jest też taka legenda Inków, że lamy zostały i alpaki zesłane przez bogów, żeby żyło się tu lepiej. Dostarczają i wełnę, i pożywienie, i są świętymi zwierzętami. Raz w roku strzyżemy alpaki. Nie wiem dlaczego, ale jest mi bardzo szkoda tych alpak podczas golenia, ponieważ robione jest to siłą. To znaczy one muszą mieć związane swoje kończyny i wydaje mi się, że one tego nie lubią. Nie jest to taka sytuacja mało komfortowa, ale to myślę, że tylko dla mnie, bo dla nich to jest rzecz naturalna. Później kobiety tkają nici. Nazywa się to spuszka. Taka wełna, która jest świeżo ścięta, przypomina puch. Ja się zastanawiałam, w którym momencie i w jaki sposób uda się z tego uzyskać zwykłe włókno. Wymaga to ogromu pracy i ogromu wysiłku, żeby doprowadzić do skręcenia tych elementów. To, co mi się najbardziej podoba, to w jaki niewinny sposób robią to kobiety. One to robią samoistnie, trochę od niechcenia. Potrafią iść z zakupami, potrafią iść do sąsiada i ciągle mają włóczkę pod pachą i przędą. Gdy nici są już gotowe, mężczyźni farbują je naturalnymi, roślinnymi barwnikami. Następnie my tkamy, a panie robią wykończenie.